Specjalna pogoda z gradem, specjalna pogoda z gradem. Wydanie wigilijne dla Seta TV. Ho, 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 ho. Mam nadzieję, że Łukasz uprzedził, że będę prowadzić pogodę razem z moimi śnieżynkami. I trzaskniętym reniferem. Ja to się umiem ustawić, prawda? Dobra, Mikołaj, dawaj pogodę! Wigilia. Ilu z was czekało na ten dzień? Niestety pogoda nie dopisze. 4 stopnie i deszcz. Ale mam nadzieję, że trochę słońca wyjdzie. Pierwszy dzień świąt odrobinę lepiej. Nie będzie padać i cały dzień spędzimy na zabawie prezentami. Drugi dzień świąt to powrót deszczu i temperatura skoczy o jedno oczko. Weekend poświąteczny zaczyna się świetnie. 7 stopni i słonecznie. Sobota idealna. 9 stopni, słonecznie i rodzinnie. Niedziela to spadek na termometrach. Ponownie 4 stopnie, ale słońce nie zniknie. Poniedziałek. Powtórka z Wigilii, ale nie przejmujcie się. To ostatni deszcz w tym roku. Sylwester z chmurami i 5 stopniami. Czuję jednak, że nie zniechęci was to do świętowania końca roku. I to już jest koniec pogody na dziś. Łukasz wróci do was po przerwie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, miłości, słodyczy. Szampańskiej zabawy sylwestrowej. Udanej pogody, nie tylko tej z gradem. Wesołych świąt!